Hej, witaszki serdecznie w kolejnym odcinku Stainsteela i mamy tutaj bitwę o Synow obecnie z wojskami tutaj. O, to jest następca tutaj rodu w Kijowie. Kniazich Oleg. Dobra, tak więc musimy pokonać wojska Olega, które są dosyć liczne i mocne, że mają te trebusze i katapulty. W każdym razie, cóż, poprowadzimy to sobie. No i tym razem będę musiała stoczyć bitwę nie na murach jak ostatnio, co było dla mnie dosyć korzystne, tylko w centrum miasta, ponieważ mają oni tutaj katapulty i trybusze, więc nie chcę ryzykować, że oni porobią dużą ilość wyłomów i mi się powlewają tymi wyłomami kawalerią, bo po prostu będzie to bolesne dla mnie. Bardzo bolesne. Dobra. Ogarnijmy sobie te moje siły, jakie tutaj mam. Dobra. Tutaj te siły najemników. Moi strzelcy i tak, póki co wszyscy. Wszyscy sobie tu idziecie. Dobrze. Podejrzewam, że kawaleria uderzy tylko od frontu. Zresztą i tak mam tylko jeden zestaw pali, więc rozstawię sobie tutaj. Wiem, że mogłabym w bramie to zrobić, aczkolwiek bram. Nie wiem, czy wiadomo bramą właśnie, a chcę. A chyba zaraz ustawię to przy bramie. Kurczę. Przecież może wyraźnie możecie się tu rozstawić. Jebać. Miejmy nadzieję, że wiadomo bramą. Tak po prostu. Okej, okay. Perfekt. W takim razie tak, dwa oddziały tutaj się rozstawiają. Dwa oddziały tu. Fuj, nie dwa oddziały, tylko jeden oddział tu, jeden oddział tu. Pam, param, pam, pam. Jazda tutaj. Oddziały łuczników tutaj na razie. Tak was rozstawmy. I dziękuję. Strzelcy. Ta piechota gdzieś tutaj na razie. Po bokach. Dobra, zaczynamy. Wy uciekacie tu. Tutaj blokujemy przejście. Kurwa! Dziękuję. Najgorsze, że ja teraz nie bardzo mam nawet jak potem wysłać tutaj posiłki jakieś im. Trzyma się na razie ogień. Wystrzelajcie sobie według uznania własnego. No i dobra. Liczę, że nie mam na co liczyć. Miałem nadzieję, że moje mury okazują się na tyle tu silne, że ich nie rozwalą, że skończy się amunicja najpierw, ale chyba niestety chyba je rozwalą. Więc to się poszło jebać właśnie. Mogę to rozstawić tam na placu. Kurwa. Ej. Proszę, nie wam się skończy amunicja.
Ładnie, proszę. The walls have fallen. Steel and valiant hearts must be our walls now. Jestem zawiedziona. Jestem okropnie zawiedziona w tym momencie. God save us. The enemy at the walls. Look to our defense or all will be lost. Praise to our Lord. It is unwise to praise the day before sunset, but our men are winning the battle and forging a worthy victory. Serio? Nie wiem, po co oni to zrobili. Only half the enemy force remains. O, ale przejęli bramę. To jest plus, bo może ich wojska pójdą przez bramę rzeczywiście. The walls have fallen. Steel and valiant hearts must be our walls now. Dziurawią mi moje mury. Zażądam odszkodowania po tej wojnie. O ile nie zapomnę. Jest mi smutno teraz, jak oni tak niszczą moje mury. Autentycznie. Po prostu mi smutno. O, amunicja mi się skończyła. Perfekt! Dobra. Jednak coś się zdało to. No nie. Dobra, zacznijcie zestrzelać do nich. The battle is in our favor. If we remain true and wholehearted, victory will be ours. Our enemy's ladders have reached our walls. It is time for butcher's work. W sumie tak szturmowanie na początku konnicy jest bardzo bezsensowne jednak. Znaczy, to ma sens jak się prowadzi tuż za nim piechotę i chce się zrobić takie przełamanie szybkie. Aczkolwiek nie w takim momencie jak ja tutaj bram rodzaj drogi, jak ja po prostu rozstawiam wojska. Że ta konica ginie od strzału po prostu teraz. I moja piechota w sumie niewiele robi, a oni są wystrzeliwani. Skup się na tych. The enemy have ladders at the walls. Repel the attackers. Give them steel. I wy też. Konicę wystrzelać najpierw. Wojska. Dobra, trzeba się już te dalsze jednostki. I tutaj się przyłączy do walki.
Bokiem na razie nikt nie idzie, na szczęście. Jeszcze za to kusi generała. Jego trzeba ściągnąć. Nie, w ogóle to jest taki piękny dzień. Tutaj pole do show oni mają. Jak te oddziały się dołączą, teraz ja kawalerią pojadę naokoło. W sumie już by mogła. O. To będzie smutne. It is unwise to praise the day before sunset, but our men are winning the battle and Tak wiem, że szybko zreflektowałem, że w sumie powinnam co zrobić. Nieważne. Byłam zafascynowana działaniami moich uczniów. Ale pięknie to wygląda. Moje siły bizantyjskie. Znaczy tutaj złożone głównie z najemników. Ale siły bizantyjskie. Blessed. The enemy general is dead. We have sent the idiot to hell. W ogóle to strefa śmierci tutaj taka, która się zrobiła. Tu, atakujcie na nich. Moment. W sumie tych by się przydało zaatakować najpierw. To jeszcze kto idzie? Obsługa. Dobra, zaatakujcie ich. Na początek. Wy może się tu zaatakować? Łucznicy na tym się skupić. Wam się strzały skończyły. Musimy strzelać do kogokolwiek. Już tam obojętne. A rzucicie wszyscy tutaj w sumie. Mam nadzieję, że ci nas nie zamknę. Znaczy podejrzewam, że ci powinni paść od ataku w plecy. Jep, jep, dobra. Poszło idealnie. Więc zignorujmy po prostu na razie ten oddział. A zajmijmy się wybiciem tych tutaj. Garami tu jedzie. Dobra. Siły wroga dziesiątkowane. No to do. Mogę jakieś mniejsze kółko zrobić niż to ostatnie? Niespecjalnie. Dobra, pojedźcie sobie jeszcze raz naokoło. Choć ci powinni paść. Ja nie padnę przy zderzeniu z piechotą, moją najpewniej. Chyba.
Albo i nie, bo to mocny oddział. It is unwise to praise the day before sunset, but our men are winning the battle and forging a worthy victory. Dobra, ogólnie poszło dobrze. Ta bitwa. O, tam jechać. Oj, straciłem generała innego. Nie zwróciłem uwagi nawet. Dupa. Ale za to ich ten następca frakcji poległ. Dobra, padli w końcu. Weź się zająć się nimi. A, on wpadł na to. Da. Jestem strasznie rozkojarzona. Niesamowicie wręcz. No dużo rzeczy na głowie. Chciałem generała. Ale wygrana przynajmniej. Cię, z głupoty własną generała straciłam. The day is ours, Lord. The enemy are beaten. Aha. No. Jestem najpierw rozwiniętą frakcją. Finanse mi wróciły do normy. Jeju, okej. Okay. Dobra, bo już się bałam. Połączcie się wszyscy. A, straciłam obu generałów. Skąd mam wziąć generała teraz do obrony tego miejsca? Dobra, ty idź tutaj. Najlepiej werbując już dodatkowe siły. W sumie mogę spróbować prowadzić tam posiłki jakieś. Dobra. Tutaj wojska dodatkowe. Niech se będą. I... Hello. Witam cię. I will defeat you honorably, my worthy foe. Tutaj w sumie nie będę przeciągać tego. Zdobędę to po prostu. Prozycyjnie żyje. Honorable victory, my noble lord. God has delivered us this victory. Your orders? A potem atak tutaj. Na Ajaccio. Nie bardzo potrzebne mi są fortece w tym miejscu, nie wiem czy to nie pozmienia na miasta. No tak, Kartagina jako fortece mi się przydam, ale tutaj już Cagliari nie bardzo. To Ajaccio też nie. Genułem. Będzie trzeba zdobyć. Dobra. Tak póki tu sytuacja się ogarnę, to was pośle jako zwiad. No i dobra, to jakieś tam siły macie, ale raczej powinienem ich rozbić łatwo. Full sail. Dobrze. Dropping anchor until morning. Raport budowy, tutaj przeszkolenie jednostki. O, gdzie ja dałam bardzo wysokie podatki? Na pewno tutaj. Wracamy do normalnych. Tutaj. Dobra, dalej to wygląda w porządku. Tutaj dalej oblegać. Jak to by wyglądało podczas szturmu obecnie? Nie no, czekamy. O, przód za frakcji to jest. Dobra. Odpuszczamy na razie. Tutaj tak, te siły idą do Ragusy.
Bo w Ragusie zbierze się teraz armia nasza nowa. Której celem będzie tutaj zdobycie tutaj Zagrzebu. No dobra. A potem co? Prawdopodobnie po zajęciu tutaj Italii i tutaj jeszcze Korsyki. Podejrzewam, że chętnie bym zwerbował dyplomatę. Ale nie mogę tutaj. Tych 11, trochę mogę wyrwać lokalnych. Całkiem sporo. Znaczy właściwie łucznicy są tylko zdarni bardziej do czegokolwiek. No w każdym razie tutaj ogarniemy sytuację w Kartaginie. Mogę to zbudować w ogóle. Trzeba zająć to miejsce, to będzie ciężko, bo mają trzy armię. A potem prawdopodobnie będę po prostu zajmowała te terytoria. Tylko to wygląda tak, że ja to będę musiała posługiwać się tylko wyłącznie flotą, bo nie zamierzam po prostu sobie piechotą iść tędy, tylko oczywiście tutaj będzie desant przy Tripolisie, zajmiemy to. No potem trzeba będzie zająć Bank Hazi. Dalej będzie trzeba zająć tutaj Kair. Nie wiem, ile to prowincji jest. No i ogólnie wyeliminować Fatymidów już z gry. Choć chyba Fatymidzi. Wydaje się, że Fatymidzi zostaną wyeliminowani wcześniej. Aha, prawdopodobnie, możliwe, że tak. Dobra, w każdym razie. Czekaj, tylko coś mam jeszcze do zrobienia. Chyba nie. O, hej. Tak nie zwróciła na was uwagi. Sorry. Skarżmy turę. Splitting the troops. Będą mnie atakować, czy nie będą? Nie chcę z Maurami wojny. Znaczy, niepotrzebna mi teraz po prostu jest. Ojejeju. A to może nie będę szła na to. No, a tym midów tylko podbiję Maurów i sobie zapanuję nad tymi terenami. No. Właściwie mąż, że jesteś lojalny. Dobra, mogę cię wziąć. Sabotaż. Okej. Okay. Zaskoczyło mi to. Oblężona Kartagina. Raport budowy. No cóż, tutaj ja po prostu w tym momencie co widzimy? Niemcy. Bringing our troops together. Yes. Dobra. Yes. Yes, man. An honor to serve. Leading our men aboard. Płyniemy tutaj. This is as far as we go today, my lord. Na razie nic. Dobra. W takim razie, ogólnie, myślę, że w tym miejscu bym... W tym miejscu bym zakończyła ten odcinek, tak myślę przynajmniej. W takim razie cóż, tutaj dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach z Steinsteela. Łatki!